Hej, hej kochani, witam Was serdecznie i zapraszam na kurs jasnowidzenia trzeciego stopnia. Kurs dedyk dedykowany jest absolwentom pierwszego i drugiego. Ruszamy w tę sobotę 8 stycznia, natomiast hmm, kończymy 26 lutego. Tradycyjnie 8 spotkań, 8 lekcji, 8 widzeniówek, kwota. Czyli cena bez zmian w tym roku, taka sama jak zawsze, czyli 400 zł. Jedno spotkanie, mniej więcej około godziny, czasami bywa, że dłużej. Wchodzimy w nowe pola. Stopień trzeci oferuje Wam, kochani, nie bez powodu tę kartę tutaj wyciągnęłam, 33. Oferuje pola. Zwierciadła, pole tożsamości równoległej. Ja to pole nazywam yy, takim spotkaniem z awatarem. Jest to pole, w którym jakby podajemy dłoń tej naszej tożsamości równoległej, by się więcej yy, o niej dowiedzieć. Pole ekstazy, agape, tak zwane łoże niebiańskie, pole erosa, bardzo takie tantryczne, mocno pulsujące odczujecie to w całym ciele zwany łożem miłosnym, pole zwycięstwa Necach, które tradycyjnie określa się polem zwycięstwa dobra nad złem, takiej kosmicznej świadomości, bo wiadomo, że miłość jest świadomością taką najwyższą, poza pozacielesną, wielowymiarową, ponadczasową i pole siedmiu praw wszechświata, spośród których najbardziej tak się pochylimy nad prawem zgody. Korzystamy z symbolu przeistoczenia. Symbol przeistoczenia, który już pojawił się w, na kursie jasnowidzenia, on będzie punktem wyjścia, moi drodzy, dla tego etapu trzeciego. No i cóż, idziemy dalej po te nasze przygody. Widzeniówki w, na trzecim stopniu będą przypominały Misteria. Będą bardzo, bardzo takim głębokim wejściem, w Mistykę. Oczywiście będziemy korzystać z narzędzi, które już poznaliście, czyli z sigili, z pisma automatycznego, to też będzie. I czy tylko kurs trzeciego stopnia jest dla absolwentów pierwszego i drugiego? No tak, nie da się tutaj przeskoczyć. Tu obserwowałam na przestrzeni tych miesięcy taką redukcję uczestników i zostali mi najbardziej świadomi, nazwałabym ich pupilkami, ale nie lubię tego słowa. W takim sensie, że naprawdę ludzie, tacy najbardziej wytrwali, pracowici i świadomi do tego trzeciego stopnia doszli. A dlaczego dzisiaj to ogłoszenie robimy? Dlatego, że w zakładce społeczność jakieś chyba miesiąc temu było już to ogłoszenie parafialne. Natomiast miałam takie głosy, kiedy kurs jasnowidzenia trzeciego stopnia korespondencji prywatnej Ponieważ po prostu wielu osobom to umknęło, albo zostały odsubskrybowane, albo dzwoneczek nie zadzwonił, nie dał zna znaka, znaku, że już jest ta informacja, więc po prostu wielu z Was zwyczajnie nie wie, i nawet było takie pytanie, nie widziałem, nie widziałam filmu na ten temat. No to teraz macie ten film. Czasu już niewiele zostało, bo 8 stycznia zaczynamy, 26 kończymy. Jak, jak zgłaszamy akces, no bardzo prosto, piszecie do mnie maila, który, którym deklarujecie chęć wzięcia udziału i to oczywiście jest równoznaczne z wpłatą, dokonaniem przelewu na konto. Tak jak zawsze tutaj nie ma odstępstw, wiadomo, żeby też tutaj nie pisać po próżnicy, bo każdy ceni sobie swój czas i swoją pracę. To jest oczywiste, myślę. I droga nie jest zamknięta drzwi tutaj się otwierają, nie bez powodu. Jeden etap kończymy, drugi zaczynamy. Droga jest otwarta czyli nawet jeżeli ktoś, kto nie brał udziału w pierwszym i drugim stopniu, to zapraszam. Ma są materiały archiwalne, niektórzy już skorzystali. Otrzymują, otrzymują te nagrania archiwalne, 16 nagrań, pierwszy i drugi stopień, na swoją pocztę mailową. W dowolnym dla siebie czasie można odtwarzać, wchodzić w te pola i ćwiczyć jasnowidzenie i kontaktować się ze mną w razie jakiejś wątpliwości, pytań. Jestem po prostu, jestem dla Was i odpisuję. I zwykle jest to dość taka żywa. Obfitująca, bardzo ciekawe spostrzeżenia, korespondencja, która nie przestaje mnie zaskakiwać. Przy okazji, ja też się wielu rzeczy dowiaduję. Także platforma wymiany, nie tylko w komentarzach pod naszymi filmikami, ale też w mailach prywatnych po prostu tętni, tętni życiem. Zatem zapraszam, moi drodzy. Czyli 8 styczeń. Już za chwilę. Ruszamy dalej. Co będzie docelowo? Bo często o to pytacie. Nie chcecie być w, w, w takim momencie, momencie właśnie. Często przełomowym waszego życia. Zaczynacie widzieć. Mam kilka takich osób, które bardzo dobrze. Właśnie te, które przeszły do tego trzeciego etapu. Ci tacy najbardziej wytrwali. To są te osoby, które właśnie pytają, a co dalej? Czy będzie coś jeszcze? Kursu nie będzie. Wy te umiejętności już sami oczywiście rozwijacie, pracujecie, wracacie do tych lekcji, do tych pól, wchodzicie po raz kolejny i kolejny w razie potrzeby. Natomiast. Yy... Natomiast co będzie? Będzie, moi drodzy, pustelnia będzie. Myślałam kiedyś o szkole. Opowiadałam wam o tym, że moim marzeniem jest założenie szkoły. Już nie. Ja też się transformuję, też zmieniam, um, zmieniam swoje podejście do wielu różnych spraw. Wy mi wiele spraw też uświadamiacie. <laughs> Może błędny kierunek drogi czasami. I właśnie nie szkoła, nie, to moja pustelnia. Pustelnia jest czymś, co, co jest chyba najbliżej mojego serca. I do tej pustelni po prostu będę Was zapraszać. Zobaczymy, kto to będzie. Nie wiem, pojęcia nie mam. Będzie to pustelnia. Będzie ognisko, gorąca strawa, będzie wymiana. bardzo energetycznie i zdaje się nad totalnie tak jak zawsze na prowadzenie. Zawsze mnie Góra prowadzi, zawsze prowadzi mnie miłość ta najwyższa. Temu zaufałam, temu oddałam moje życie. Na to się zdaje, na prowadzenie. Będzie co ma być. Pozdrawiam, kochani. Całuję. Trzymajcie się. Pa pa pa. No i zaglądajcie na kanał od czasu do czasu, bo tu zawsze coś się ciekawego dzieje, tak myślę. Że czytanka są fajne. Wszystkiego dobrego.